I witamy drugiej części naszej rozmowy. Będziemy odpowiadać na pytania naszych patronów i widzów, a też chciałam przypomnieć Państwu, że naszym patronem naszego programu jest Fundacja FAIR na rzecz uczciwej bankowości. I pytania naszych patronów. Pan Marcin Mączka. Co pan doktor odpowie szerokiej grupie komentatorów na stwierdzenie, że jest pan wprost uważany za stronnika Rosji i jej polityki międzynarodowej szkodliwej dla Polski? Trochę pan już o tym mówił, ale... To pokrótce. Ja, tak jak wielokrotnie podkreślam w swoich publicznych wystąpieniach, nie jestem zwolennikiem jakiegoś głębokiego, trwałego, wieczystego sojuszu Polski z Rosją. Absolutnie nie. Uważam, że Polska powinna prowadzić politykę w oparciu o zasadę zero wrogów wśród sąsiadów i zasadę po pierwsze interesy gospodarcze. Tutaj absolutnie zgadzam się z polskim przedwojennym prawnikiem, jednym z twórców, jednych ze szkół geopolitycznego myślenia w Polsce, Włodzimierzem Wakarem, który uważał, że Polska ma przede wszystkim położenie tranzytowe. Nie przejściowe, nie pomostowe, tranzytowe, a zatem takie na osi północ, południe, wschód, zachód i powinniśmy z tego maksymalnie korzystać. Nie bawić się w żadne mrzonki o Międzymorzu, o budowie jakiegoś imperium polskiego itd., itd. Powinniśmy budować mocarstwo gospodarcze i w tym zakresie powinniśmy korzystać z tego, co daje nam geografia, z tego, co daje nam wola ludzka, z tego, co daje nam nasz horyzont strategiczny, nasza kultura strategiczna. Powinniśmy kupować tanie surowce od Rosji, powinniśmy handlować z Rosją, nie szukać problemów tam, gdzie ich nie ma. Rosja nie ma żądań terytorialnych wobec państwa polskiego, nikt rozsądny w Polsce nie ma żądań terytorialnych wobec Rosji. Nie ma żadnej liczącej się mniejszości rosyjskiej w Polsce, która miałaby swoje jakieś żądania polityczne, ani polskiej w Rosji. Za to mamy wspólne, jak najbardziej mamy wspólne interesy gospodarcze, zresztą w kontekście rozwijanego od 2013 roku nowego jedwabnego szlaku, chińskiej propozycji przedstawionej przez Xi Jinpinga. Uważam, że jak najbardziej Polska z Rosją powinny współpracować, nie tylko Polska z Rosją, ale Polska, Białoruś, Rosja, Niemcy, Francja. To jest w naszym dobrze pojętym interesie, aby integrować gospodarczo kontynent eurazjatycki. To jest nasz cel, to jest nasza racja stanu, to jest nasz polski interes narodowy. Natomiast ci, którzy mówią, że jest to sprzeczne z polską racją stanu, że w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek pokoju z Rosją, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją, to ci ludzie właśnie przeczą polskiej racji stanu, no bo sytuowanie Polski jako zderzaka strategicznego Stanów Zjednoczonych czy mocarstw anglosaskich to jest nic innego jak szykowanie Polski i Polaków do hekatomby. A wiemy doskonale, że Polska, jak już powiedziałem w pierwszej części naszego spotkania, nie jest absolutnie przygotowana do takiej wojny i zresztą z jakiej racji polskie kobiety, dzieci, polscy mężczyźni, polscy żołnierze mieliby przelewać krew za interesy hegemona amerykańskiego, za hegemonię liberalną Stanów Zjednoczonych. To jest absurd. To jest po prostu absurd. Mówi pan o tej hegemonii amerykańskiej i też przygotowując się widziałam, że pan przygotowuje film, który będzie się nazywał Stop Amerykanizacji. Stop Amerykanizacji Polski, dokładnie jest ten film. Jestem scenarzystą, reżyserem i producentem tego filmu. Uważam, że Polakom po prostu należy się prawda. Po roku 1989 zatriumfowała taka narracja w Polsce, a zwłaszcza po roku 1999, że Stany Zjednoczone to jest wzór cnót wszelakich, że to jest wzór wolności, wzór demokracji, że jest to wzór państwa pokojowego, że jest to mocarstwo, które tak naprawdę zaprowadza pokój na ziemi. No i właściwie powinniśmy się upodobnić do Stanów Zjednoczonych, powinniśmy zacieśniać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. A prawda jest zgoła inna. Stany Zjednoczone to jest państwo, które, no, można powiedzieć, jest winne największej liczby ofiar po roku 1991 i przyznają to sami Amerykanie. Brown University, amerykański uniwersytet, prowadzi taki program Costs of War, z którego jasno wynika, że po roku 2001, między rokiem 2001 a 2021, w wyniku wojen napastniczych prowadzonych przez Stany Zjednoczone, w wyniku interwencji zbrojnych w Afganistanie, w Iraku, w Pakistanie, w Jemenie, zginęło około 900 tysięcy ludzi. To są absolutnie, no,
niewyobrażalne tak naprawdę rzędy wielkości. Jeśli spojrzymy na rok 1999 i bestialskie, zbrodnicze bombardowanie Jugosławii, gdzie nie było żadnych podstaw, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. Wiemy dobrze, że pretekstem była zbrodnia w Raczaku, która tak naprawdę została sfingowana i potwierdziły to ekspertyzy niezależne fińskich specjalistów z zakresu medycyny sądowej. Zostało to upublicznione w roku 2000 przez czasopismo Berliner Zeitung. Wiemy doskonale, że była to prowokacja UCK, organizacji nazwanej przez wielu organizacją terrorystyczną. Wiemy dobrze, że w wyniku bombardowań NATO i to bombardowań dywanowych, tam było ponad 30 tysięcy lotów bojowych, ponad 400 samolotów, bombardowano szkoła, przedszkola, pociągi, autobusy, zginęło ponad 2 tysiące cywilów, z czego mnóstwo dzieci. Do dzisiaj generał Wesley Clark, dowodzący tą wojną, tą agresją, a nieuprawnioną agresją amerykańską i ich sojuszników z NATO, nie poniósł żadnej odpowiedzialności karnej. Tutaj przywódcy Stanów Zjednoczonych powinni stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. To była zbrodnia przeciwko ludzkości. Niestety Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął negowanie porządku międzynarodowego od no właśnie zbrodni na cywilach w Jugosławii. Zresztą stworzenie państwa o nazwie Kosowo jest także mocno wątpliwe, jeśli chodzi o kwestie prawa międzynarodowego, jeśli chodzi o racje moralne, etyczne. Wiemy dobrze, że Kosowo jest kolebką Serbów i to, co zrobiono w ogóle z Serbią, jest absolutnie zbrodnią. Jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Tworzenie separatystycznych republik czy bombardowanie obiektów cywilnych, cywilnej infrastruktury krytycznej przecież nie rozpoczęło się na Ukrainie. Tego nie rozpoczęła Rosja. Warto o tym głośno mówić. Ja potępiam, żeby była też jasność. Pan właśnie rzeczywiście widziałem, że wszędzie pan mówi, bo pan zdecydowanie, że potępia pan zachowanie Rosji w stosunku do tego. Oczywiście, że tak. Ja potępiam politykę, którą prowadzi Władimir Putin, potępiam agresję rosyjską na Ukrainę, potępiam ostrzeliwanie cywilnej infrastruktury ukraińskiej i nigdy tego nie ukrywałem. Od samego początku, od roku 2014 uważam, że niepotrzebna jest zupełnie agresja i ustosowanie przemocy w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku. Tu się zgadzam z Narendrą Modim, z premierem Indii, który powiedział, że we współczesnym świecie przemoc w stosunkach międzynarodowych powinno się wyeliminować, ale też jestem realistą. Też trzeba znać proporcje. To nie Rosja rozpoczęła stosowanie przemocy w stosunkach międzynarodowych po zakończeniu zimnej wojny. To nie Rosja rozpoczęła ostrzeliwanie szpitali, żłobków, przedszkoli, autobusów, pociągów. To rozpoczęły Stany Zjednoczone i to się wydarzyło w roku 1999 pod bardzo wątpliwymi. Tak naprawdę znaleziono pretekst, który okazał się sfingowanym być dowodem, mówię o tej masakrze w Raczaku, i pod tym pretekstem dokonano rzezi cywilów w byłej Jugosławii. W związku z tym tak samo stworzenie Republiki Separatystycznej w postaci Kosowa, oderwanie po prostu tej republiki od państwa federacyjnego, od Jugosławii, to także jest dzieło Amerykanów. To ale nie Rosja rozpoczęła. Ale po co im to? Ale to jest bardzo proste. Amerykanie, tak jak opisywał to bardzo szeroko na łamach wielkiej szachownicy profesor Zbigniew Brzeziński, a obecnie o tym bardzo szeroko mówi George Friedman, zarządzają poprzez konflikt. Wywołują różnego rodzaju konflikty na obszarze Eurazji, umacniając swoją wysuniętą obecność w Eurazji, ale także wypychając wpływy rosyjskie. To wypychanie wpływów rosyjskich z Eurazji rozpoczęło się właśnie w 1999 i to jest systematycznie kontynuowane. Victoria Nuland, bardzo wysoki urzędnik w Departamencie Stanu, przyznała w roku 2013, że od 1991 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły na pomarańczową rewolucję, na stworzenie kolorowej rewolucji na Ukrainie ponad 5 miliardów dolarów. To pokazuje, jak głęboko Stany Zjednoczone ingerują w ogóle w Eurazji, prawda? Jeśli spojrzymy, że Stany Zjednoczone mają od 700 do 800 baz wojskowych na całym świecie, no to pytanie po co? No przecież nie. Stany Zjednoczone nie są tutaj gołąbkiem pokoju. Wystarczy spojrzeć na ich agresję na Irak, na Afganistan, na to, co się wydarzyło w ramach tak zwanej arabskiej wiosny. Ile istnień ludzkich pochłonęła hegemoniczna polityka Stanów Zjednoczonych i warto o tym mówić. Warto także mówić o tym, co jest bardzo niewygodne dla polityków w Polsce i nie tylko obecnie rządzącej opcji, ale na przykład rządów SLD-PSL. Mam na myśli pierwsze
i najważniejsze, złamanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stworzenie tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach. To jest zbrodnia, to co zrobiono, ponieważ stosowanie tortur jest zakazane w prawie polskim, podobnie jak przetrzymywanie ludzi bez wyroku sądu, co miało miejsce właśnie w Starych Kiejkutach. Wiemy doskonale o łapówce, którą zorganizowana grupa przestępcza w służbach specjalnych w Polsce przyjęła od CIA. Mówi się tutaj o 15 milionach dolarów. Mówi się tutaj o przejęciu służb cywilnych PRL-u przez CIA. O tym pisze Instytut Pamięci Narodowej, chociażby w książce pod tytułem Koniec Imperium MSW. Zresztą sam IPN stworzył debatę, która jest jeszcze dostępna na YouTubie, czy polski wywiad, czy wywiad cywilny PRL został przejęty przez CIA, którą prowadził pan Piotr Wojciechowski. No niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo polskie ma bardzo mocno ograniczoną suwerenność, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, politykę obronną, politykę zagraniczną, i warto o tym mówić, warto informować o tym społeczeństwo. Jakby naruszanie konstytucji nie zaczęło się wraz z rządami, z początkiem rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, czy tym drugą odsłoną rządów PiS-u w 2015 roku. Pierwsze miało miejsce na początku XXI wieku i tutaj mówię to absolutnie wprost. Takie osoby jak pan Aleksander Kwaśniewski, pan Leszek Miller, szereg ówczesnych polityków i funkcjonariuszy i żołnierzy służb specjalnych są odpowiedzialni za złamanie konstytucji. Mówimy o bardzo poważnych zarzutach udowodnionych w międzynarodowych śledztwach, czy to w śledztwie Parlamentu Europejskiego, czy jeżeli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. W 2014 roku zapadł wyrok w tej sprawie i to jest udowodnione. Nie tylko w śledztwach dziennikarskich na łamach Washington Post, ale także mamy zmowę milczenia. To jest nieprawdopodobne, to jest niewyobrażalne, jak głęboko doszło do łamania prawa w Polsce, łamania konstytucji, jak zszargano polską suwerenność, jak podporządkowano służby specjalne w Polsce służbom obcym, jak dzisiaj polska polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa i polityka obronna jest głęboko podporządkowana pod strategiczny interes Stanów Zjednoczonych. O tym się nie mówi, o tym widać tutaj tę wielką cenzurę, która panuje, i dlatego pomysł na film. Jest strona stopamerykanizacji.pl, tam są informacje ogólne na temat filmu. Jest możliwość wsparcia tego filmu, jest to film dokumentalny, oparty na konkretnych źródłach. Moim celem jest pokazanie... Czy on już jest gotowy, tak? Nie. Zdjęcia się już zaczęły. Mamy pełną dokumentację tego filmu, jeśli chodzi zarówno o tajne więzienia CIA, przejęcie polskich służb przez części polskich służb przez służby amerykańskie, jeżeli chodzi także o pokazanie tego, że Amerykanie wcale nie są takim gołąbkiem pokoju, pokazanie po prostu prawdy, aby każdy wyciągnął swoje wnioski i mógł mieć tutaj swoje zdanie. Pokazujemy, jak rząd w Warszawie szkolił żołnierzy Arabii Saudyjskiej, gdzie w tym samym czasie, kiedy żołnierze Arabii Saudyjskiej odbywali szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, siły zbrojne Arabii Saudyjskiej bombardowały infrastrukturę cywilną w Jemenie, mordowały kobiety, dzieci, i w tym samym czasie rząd w Warszawie zadecydował o tym, że należy szkolić żołnierzy państwa oskarżanego o sponsorowanie terroryzmu, państwa, które morduje dziennikarzy. Mam na myśli chociażby pana Khashoggiego, zamordowanego z rozkazu, jak wszystko wskazuje, Muhammada bin Salmana. No mamy absurdalną sytuację, gdzie państwo polskie staje się tak naprawdę narzędziem, instrumentem, przedmiotem w polityce hegemonicznej Stanów Zjednoczonych, i ja temu mówię stop. Stop amerykanizacji Polski. Kto panu puści ten film? Słucham? Kto panu puści ten film? Puścimy go w wolnym dostępie, on będzie nieodpłatnie dostępny. Ale czy YouTube panu nie zablokuje? Będzie, zobaczymy. Będą pokazy otwarte na terenie całej Polski, będzie rozmowa, będą dyskusje, będą debaty, będą spotkania także z bohaterami tego filmu. No myślę, że będzie ciekawie. Oj, będzie gorąco. Pan J. Michał K.R. Szanowny panie, czy Ukraina zostanie osamotniona w walce, czy nie? Przypominam, Polska po napaści Niemiec została cynicznie opuszczona przez zapewniających pomoc sojuszników. I jeszcze apel do hejterów, opamiętajcie się. Serdecznie pozdrawiam pana, a jeszcze bardziej serdecznie panią Monikę i Jacek Krzemień, ojciec Jacek Krzemień, ksiądz, bardzo też ojca, serdecznie pozdrawiam. Również przyłączam się do pozdrowień. Myślę, że nie jest to wykluczone, że taki scenariusz nie jest wykluczony. Zgadzam się tutaj z panem profesorem Johnem Mearsheimerem. Wysoko sobie cenię postać pana profesora. Bardzo bliski jest mi realizm i tak zwany neorealizm ofensywny. Użyję tego żargonu akademickiego, jeśli chodzi o teorię stosunków międzynarodowych.
Polecam pani redaktor i polecam państwu książkę pod tytułem Wielkie złudzenie profesora Biersheimena, przetłumaczoną na język polski, która pokazuje, do jakiej ślepej uliczki prowadzi tak naprawdę taka chęć absolutnie bezwarunkowego parcia na obronę liberalnych hegemonii Stanów Zjednoczonych, która załamuje się po roku 2008. Profesor Biersheimer mówi wprost, że dzisiaj Stany Zjednoczone są backpasserem, czyli są państwem, są mocarstwem, które stara się cudzymi rękami wyciągać kasztany z ognia. Stara się pozyskać tak zwanych backcatcherów. I takim backcatcherem jest Ukraina i jest Polska, które mają być takim przedłużeniem ramienia amerykańskiego w realizacji amerykańskiej hegemonii. Czyli krótko mówiąc, tymi cudzymi rękami, ukraińskimi i polskimi, Stany Zjednoczone starają się osłabić samą Federację Rosyjską. Wiemy doskonale, że to nie Federacja Rosyjska jest głównym geopolitycznym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. To jest Chińska Republika Ludowa, ale wiemy również, że od 1996, czyli od czasu powstania Szanghajskiej Piątki, a później Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a następnie Grupy BRICS, czyli takiego, można powiedzieć, geopolitycznego południa, integracji peryferii, półperyferii przeciwko światowemu centrum kapitalistycznemu pod egidą Stanów Zjednoczonych, powstaje alternatywa i Stany Zjednoczone starają się osłabić tandem rosyjsko-chiński, który jest motorem napędowym tej przeciwwagi, tej alternatywy wobec grupy G7, wobec tego kolektywnego Zachodu, no poprzez osłabienie tego słabszego ogniwa w tym tandemie, czyli Rosji. Celem Stanów Zjednoczonych nie jest rozpad Rosji, nie jest defragmentacja państwa rosyjskiego, jakaś niekontrolowana implozja Rosji, bo na tym skorzystałyby oczywiście najbardziej Chiny. Celem Stanów Zjednoczonych jest maksymalne osłabienie Rosji i próba przeciągnięcia na swoją stronę, ewentualnie, no, można powiedzieć, taka próba skłonienia Rosji, aby zajęła postawę życzliwej neutralności wobec Stanów Zjednoczonych w ewentualnym większym konflikcie na Indo-Pacyfiku. Mówimy tutaj w teorii stosunków międzynarodowych czy w geopolityce o tak zwanym odwróconym manewrze Kissingera-Nixona. W latach 70. Stany Zjednoczone poprzez swoją dyplomację, postać właśnie Henry'ego Kissingera jako szefa amerykańskiej dyplomacji, starały się odciągnąć Chińską Republikę Ludową od ścisłych relacji ze Związkiem Sowieckim. To zostało zapoczątkowane w 72 roku. Ostatecznie pod koniec właśnie lat 70. zostało osiągnięte, zostały nawiązane relacje amerykańsko-chińskie. To był wielki sukces dyplomacji amerykańskiej i dzisiaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z taką próbą odwróconego manewru Kissingera-Nixona, czyli przeciągnięcia Rosji na stronę Zachodu. Ale dziś Rosja jest jeszcze za słaba, aby to można było wymóc na tym państwie. W związku z tym ta próba osłabienia Rosji, która rozpoczęła się w roku 1999 ostrzałem, bombardowaniem Jugosławii, przez próbę przeciągnięcia Ukrainy, wywołania kolorowej rewolucji na Ukrainie, wciągnięcia w system euroatlantycki tego państwa. No i oczywiście dzisiaj wspieranie Ukrainy, wspieranie militarne ma na celu osłabienie Rosji. Ukraina jest wykorzystywana absolutnie instrumentalnie w tym zakresie i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że jeżeli wyczerpią się po prostu zdolności mobilizacyjne państwa ukraińskiego, zdolność do prowadzenia działań militarnych, Stany Zjednoczone będą próbowały wepchnąć Polskę do tej wojny i poświęcą Ukrainę. Poświęcą Ukrainę, gdyby Stanom Zjednoczonym naprawdę zależało na niepodległości Ukrainy, gdyby Stanom Zjednoczonym zależało na zachowaniu całości, integralności, niepodzielności państwa ukraińskiego, to interweniowałyby zbrojnie. To NATO zamknęłoby przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Ma takie zdolności. Stany Zjednoczone mają takie zdolności, ale wiemy doskonale, że nie o to chodzi. Świetnie ten mechanizm opisał profesor John Mearsheimer i wiemy doskonale, że tutaj bardzo cynicznie polityka amerykańska, czy ta geopolityka amerykańska wykorzystuje Ukrainę. Ukraina dzisiaj jest stworzeniem geostrategicznym, o którym pisał profesor Zbigniew Brzeziński. Jak Ukraina przestanie spełniać tę rolę, przestanie być przydatna dla Stanów Zjednoczonych, takim stworzeniem geostrategicznym, takim zderzakiem geostrategicznym stanie się państwo polskie, co jest oczywiście śmiertelnie niebezpieczne dla naszego kraju. Także niestety ja spodziewam się tego, że mocarstwa porozumieją się ponad głowami. Ponad głowami takich państw jak Polska i Ukraina. Zresztą świetnym przykładem tego były porozumienia mińskie, gdzie weszła do gry tak zwana grupa normandzka, gdzie weszły do gry Wielka Brytania, Francja, Niemcy, które ponad głowami właściwie, także Polski, porozumiewały się w zakresie
no tutaj kwestii rozejmowych, czy to pod koniec 2014 roku, czy na początku roku 2015. Niestety ja nie mam dobrych informacji dla Ukrainy. Ukraina jest absolutnie cynicznie, tak jak powiedziałem, wykorzystywana i jeżeli przestanie, mówiąc już językiem bardzo brutalnym, takim geopolitycznym, przestanie być potrzebna, to Stany Zjednoczone przejdą nad tym do porządku dziennego. Mm-hmm. Pytanie od pana Pawła Rudnika. Czy podziela pan moje odczucia, że polskie władze zbyt dużo wyobrażają sobie po tak zwanej przyjaźni polsko-ukraińskiej, że władze w Kijowie w dogodnym dla siebie momencie poświęcą tę wirtualną przyjaźń na poziomie rządowym, oficjalnym w imię własnych interesów? Myślę, że to już doskonale widać. Widać to podejście strony ukraińskiej do relacji z Polską. Było to widać w grudniu 2021 roku, czyli jeszcze przed tą nową rosyjską ofensywą, kiedy Ukraina wstrzymała, jednostronnie wstrzymała transporty kolejowe z Chin do Polski, z Polski do Chin. Tutaj spółka PKP LHS no, sporo straciła na tym. Tam chodziło o to, aby wymóc większą liczbę pozwoleń na transport międzynarodowy, jeśli chodzi o transport kołowy, jeśli chodzi o tak zwane tiry. Widać to doskonale po kulcie OUN-UPA, Bandery, Szuchewycza, wielu innych zbrodniarzy, ludobójców na Ukrainie. Ukraina sobie absolutnie nic nie robi z polskiej wrażliwości historycznej, nie robi sobie nic z prawdy historycznej. Świetnym tego przykładem są wypowiedzi pana Andrija Melnyka, byłego ambasadora Ukrainy w Berlinie, a od niedawna wiceministra spraw zagranicznych państwa ukraińskiego. To jest absolutny skandal, że człowiek, który jest kłamcą wołyńskim, który pomniejsza zbrodnie, ludobójstwo na Polakach dokonane na Wołyniu w latach 40., człowiek, który wybiela Stepana Banderę, człowiek, który próbuje usprawiedliwiać w ogóle ludobójców. To jest coś niewyobrażalnego, że Melnyk mówi o tym, że no, to ludobójstwo właściwie było do usprawiedliwienia, bo Polacy prześladowali Ukraińców w II Rzeczpospolitej. Taki jest kontekst tej wypowiedzi, czy taki jest duch tej wypowiedzi, którego w jego wywiadzie dla jednego z niemieckich dziennikarzy, który no, wywołał bardzo duże poruszenie, bardzo dużą burzę, blisko 3-godzinna rozmowa, która ukazała się na YouTubie i właściwie nie ma żadnego dementi, nie ma żadnego odcięcia się takiego realnego od tej wypowiedzi. Co więcej, pan Melnyk zostaje wiceszefem ukraińskiej dyplomacji. No, to jest coś niewyobrażalnego. Jest coś absolutnie niewyobrażalnego. Proszę zobaczyć, że o tyle, o ile Rosjanie przeprosili, prezydent Federacji Rosyjskiej w latach 90. przeprosił Polaków za zbrodnię katyńską. Miejsce kaźni, symbolicznie oczywiście cmentarz w Katyniu jest, no jest, można powiedzieć, godnie mamy, jest upamiętniony, znaczy jest zadbany ten cmentarz. Natomiast jeżeli chodzi o te kaźń Polaków na Wołyniu, to właściwie tam są pola. Nigdy władze Ukrainy, ani prezydent Zełenski, mimo tej ogromnej pomocy, którą państwo polskie i zwykli Polacy okazują Ukraińcom i Ukrainie, nie przeprosił nigdy za ludobójstwo na Wołyniu. Ani prezydent Ukrainy, ani premier, ani parlament ukraiński, ani nikt z liczących się polityków ukraińskich nigdy Polaków nie przeprosił za zbrodnię ludobójstwa. Co więcej, polska delegacja, na przykład w grudniu 2021 roku, na czele z panem profesorem Zbigniewem Rau, czyli szefem polskiej dyplomacji, jest przyjmowana w hotelu, przed którym wiszą banderowskie czerwono-czarne flagi. Przecież to jest ogromny policzek dla państwa polskiego. Ja nie rozumiem, jak w tych okolicznościach pan Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, może mówić w ogóle takie słowa, że na Ukrainie taki jest klimat, że taka jest po prostu sytuacja i usprawiedliwiać stronę ukraińską. Co więcej, w marcu 2022 roku pan Jasina powiedział, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. No jeżeli padają takie słowa ze strony polskich dyplomatów, polskiego urzędnika, który jest twarzą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czego my oczekujemy od strony ukraińskiej? No, moim zdaniem jeszcze większych roszczeń, jeszcze większego tonu roszczeniowego, jeszcze większych pretensji, jeszcze większych żądań pod adresem rządu polskiego. To jest mentalność postsowiecka, to jest cywilizacja turańska. Jeżeli się jej okazuje słabość, jeżeli się jej okazuje uległość, jeżeli nie szanuje się samego siebie, no to trudno, żeby ta mentalność, ta cywilizacja szanowała nas. Dlatego ja nie widzę tutaj na dzisiaj jakichś świetlanych perspektyw, ani nawet jakichś pozytywnych perspektyw w relacjach polsko-ukraińskich. Myślę, że te pozytywne relacje się bardzo szybko skończą, jak skończy się pomoc Zachodu dla Ukrainy, czy też zostanie ona znacznie ograniczona. Wszystko na to wskazuje, że państwa tak zwanego kolektywnego Zachodu nie mają dużej już przyjemności ani woli do finansowania
państwa ukraińskiego i ten kurek z pieniędzmi się prędzej czy później zakręci i zobaczymy, jaka będzie reakcja strony ukraińskiej. Widać to radykalizujące się nastroje na Ukrainie, widać ten kult OUN-UPA, widać ten rozwijający się nie nacjonalizm, a szowinizm ukraiński, wszechobecne, przynajmniej na zachodniej Ukrainie, flagi czerwono-czarne, to niczego dobrego nie znamionuje. To absolutnie niczego dobrego nie znamionuje i wiemy doskonale, że te rozchwiane emocje na wojnie, które dzisiaj dominują w mediach społecznościowych, także w relacjach międzyludzkich, mogą bardzo łatwo zostać obrócone o 180 stopni. Historia, jaka jest, to doskonale wiemy, żadne rowy nieporozumienia historyczne między Polakami a Ukraińcami nie zostały zasypane, nie rozwiązano szeregu kwestii, począwszy od ekshumacji ofiar Polaków, ofiar ludobójstwa na Polakach na Wołyniu, po kwestie polityki historycznej. Absolutnie my, jako Polacy, nie możemy się zgodzić na kult ludobójców. To jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu i każdy, kto dzisiaj mówi o tym, że zapomnijmy o historii i tak naprawdę przejdźmy na tym do porządku dziennego, a właściwie to nawet uznajmy, że UPA to walczyło z Sowietami, a dzisiaj no właśnie szowiniści ukraińscy, którzy obwieszają się tymi symbolami neonazistowskimi, to też walczą z Rosjanami, więc to jest usprawiedliwione. To jest bardzo krótko wzroczne myślenie. To się zemści prędzej czy później na narodzie polskim. Obym się mylił, ale znając historię, znając pewne mechanizmy polityczne, jestem przekonany, że prędzej czy później się to zemści. Ta uległość wobec kultu ludobójców. Przed jeszcze do taką eskalacją wojenną, jaka jest od lutego, to w 2014 albo 2014, minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, który mówił o tym, że Auschwitz wyzwolili Ukraińcy. Przecież była to jako też... Wiemy doskonale, że jednymi z kapo, i to jednymi z najbrutalniejszych kapo w obozach koncentracyjnych niemieckich, SS koncentracyjnych byli także Ukraińcy. Wiemy, że również Ukraińcy brali udział w krwawym tłumieniu Powstania Warszawskiego. Więc taka próba fałszowania historii jest tak naprawdę na bardzo krótkich nogach. Jest to tak naprawdę, ma bardzo, bardzo słabe podstawy i prędzej czy później się zemści. Doskonale o tym wiemy, że próba fałszowania historii, próba fałszowania prawdy historycznej prędzej czy później się po prostu zemści. Pewne rzeczy trzeba przerobić. Przerabialiśmy to w relacjach polsko-niemieckich, które przecież nie są idealne dzisiaj, ale wiele rzeczy udało się, można powiedzieć, załatwić. Pewne rzeczy, pewne rowy nienawiści udało się zasypać bądź przysypać dzięki tej postawie niemieckiej, jeżeli chodzi o przyznanie się do win, przeproszenie za zbrodnie. To jest bardzo, bardzo ważne, aby umieć przeprosić za zbrodnie, za ludobójstwo. Po stronie ukraińskiej nie widać niestety tej chęci. Kolejne pytanie pana Pawła Rudnika. Co powinna zrobić Polska w sytuacji porażki militarnej Ukrainy wskutek zaniechania pomocy Zachodu i USA i jej upadku jako państwa? Z kim wtedy szukać sensownego sojuszu, bo na 200% kolejnym celem agresji rosyjskiej będzie prędzej czy później Polska? No to czyli to, o czym pan mówił. Czy sensownym krokiem nie będzie dążenie do opracowania własnej broni atomowej, a nie zabawa wypożyczania rakiet nuklearnych, do których przyciski i tak są na Zachodzie? No to odpowiadając na pierwszą część tego pytania, gdyby rzeczywiście doszło do porażki Ukrainy w tej wojnie, jest kilka scenariuszy, łącznie z defragmentacją państwa ukraińskiego. Bardzo wątpię w to, aby Rosja chciała wchłaniać całą Ukrainę. No, pytanie, po co miałaby przyłączać do Federacji Rosyjskiej zachodnią Ukrainę, gdzie jest tak rozwinięta świadomość narodowa, co więcej, gdzie jest tak silny nacjonalizm ukraiński, no ocierający się wręcz o szowinizm, o ten kult zbrodniarzy właśnie OUN-UPA, Szuchewicza, Bandery i wielu, wielu innych, gdzie nie ma wielkich zasobów naturalnych w odróżnieniu od centralnej, południowej i wschodniej części Ukrainy, to byłoby moim zdaniem irracjonalne. Co robić wtedy? No cóż, warto sięgnąć do koncepcji Jerzego Giedroycia, ale odczytywanej mądrze, odczytywanej w pełni. Myślę, że świetnie to opisał dr Michał Siudak, to jest ukrainoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wielokrotnie wskazywał na to, że w Polsce tak naprawdę bardzo mocno
no, można powiedzieć, traktuje się groteskowo koncepcję Giedroycia Mieroszewskiego, Juliusza Mieroszewskiego i Jerzego Giedroycia. Czyta się ich połowicznie, to znaczy, że trzeba wspierać koncepcję ULB, Ukraina, Litwa, Białoruś, jako państwa niepodległe, jako bufory przed Rosją, ale już nie czyta się drugiej części tej samej kartki, drugiej strony, gdzie jest napisane, że jeżeli na Litwie, Białorusi, Ukrainie dojdą do władzy, do sprawczości czynniki antypolskie, dojdzie do rozwoju nacjonalizmu czy szowinizmu, którego korzeniem będzie antypolonizm, wówczas należy taktycznie zbliżyć się do Rosji. Należy ocieplać relacje z Rosją, ponieważ Rosja stanowi tutaj przeciwwagę dla nacjonalizmu czy też szowinizmu ukraińskiego, białoruskiego czy litewskiego. Niestety polski, niestety chociażby polityka, którą prowadził pan Aleksander Kwaśniewski jako prezydent Rzeczypospolitej, która sprowadzała się do takiego postawienia sprawy, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, co jest oczywiście absurdem z punktu widzenia geopolityki i bycia przez pełnienia przez polskich dyplomatów roli adwokata państwa ukraińskiego, to była polityka bezwarunkowej pomocy państwu ukraińskiemu. Ona jest do dzisiaj realizowana. Ja ją nazywam na użytek publicystyczny doktryną Kwaśniewskiego, czyli bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy bez względu na to, jaka ta Ukraina jest. Czy jest czerwona, czy jest biała, czy jest czerwono-czarna. Niestety ta Ukraina jest coraz bardziej czerwono-czarna, a polska polityka i polska pomoc dla Ukrainy jest nadal absolutnie bezwarunkowa i to jest niestety proszenie się o potężne problemy. Podobnie jak hodowanie nacjonalizmu białoruskiego. Niestety widzimy, że dzisiaj na terytorium państwa polskiego mamy potężne wsparcie dla opozycji białoruskiej, wręcz tworzenie bojówek tego złożonych z opozycjonistów białoruskich, do czego się oficjalnie przyznaje telewizja Biełsat, na którą przypomnę tylko, że w 2020 roku poszło ponad 200 milionów złotych z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Coś niewyobrażalnego. Tak, pani Romaszewska-Guzy cały czas jest, tak? Tak. W związku z tym mamy tutaj do czynienia moim zdaniem z absolutnym niezrozumieniem koncepcji Giedroycia. W interesie państwa polskiego nie jest hodowanie białoruskiego nacjonalizmu, nie jest dokarmianie szowinizmu na Ukrainie, czyli ale przeciwdziałanie tym negatywnym tendencjom. No przecież ta polityka, która jest dzisiaj robiona pod sztandarami Międzymorza, idei Międzymorza, odwoływania się do koncepcji Józefa Piłsudskiego, koncepcji federacyjnej, koncepcji prometeizmu, czyli próby jakichś marzeń, myślenia życzeniowego o podzieleniu Rosji wzdłuż szwów narodowościowych, że tak to ujmę, to jest polityka marzycielska, to jest polityka romantyczna, to jest polityka robienia sobie wrogów na wschodzie. No przecież to, co rząd w Warszawie robi po 9 sierpnia roku 2020, czyli po wyborach prezydenckich na Białorusi, próba wywołania tam kolorowej rewolucji jest absolutnie sprzeczna z polską racją stanu. To, co obserwowaliśmy w ubiegłym roku, czyli ta presja migracyjna ze strony Białorusi, to jest tak naprawdę pewne preludium do tych problemów, które możemy mieć, które prawdopodobnie niestety mieć będziemy, jeśli chodzi o eskalację napięcia w regionie, bo polityka, którą obecnie rząd w Warszawie robi, jest polityką wzmacniania napięcia, a nie łagodzenia. No jaki był cel niezapraszania Rosji na szczyt OBWE w Łodzi? Przecież jak możemy w ogóle mówić o jakimś traktacie bezpieczeństwa, czy w ogóle o systemie bezpieczeństwa w Europie dzisiaj bez Federacji Rosyjskiej? No bądźmy realistami. To jest mrzonka, to jest absolutnie mrzonka i uważam, że Polska zamiast pełnić rolę mediatora, rolę negocjatora, miejsca do negocjacji, dzisiaj podbija to napięcie w stosunkach międzynarodowych zupełnie niepotrzebnie. I to jeszcze nie tylko jeśli chodzi o politykę wschodnią, ale nawet politykę blisko wschodnią. Przecież w lutym 2019 roku Warszawa była miejscem konferencji antyirańskiej, na której to zresztą konferencji, w trakcie tej konferencji sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych oskarżył Polskę, że Polska nie wypełnia zapisów tutaj deklaracji konferencji terezińskiej, że Polska nie wypłaciła odszkodowania za tak zwane mienie bezspadkowe środowiskom żydowskim na świecie. Chodzi o tak zwaną ustawę 447 w amerykańskim kongresie. No, mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, gdzie polski podatnik płaci ponad 2 miliony złotych na organizację konferencji będącej absolutnie sprzeczną z polską racją stanu, bo w naszym interesie nie jest zaostrzanie relacji z Iranem. Polska nie ma w tym żadnego interesu. Wręcz odwrotnie. Polska powinna importować węglowodory z regionu Zatoki Perskiej. Powinniśmy tutaj handlować także z Iranem. I mamy sytuację, w której
tak naprawdę ten ścisły sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi skutkuje tym, że Stany Zjednoczone, Departament Stanu wzmacnia zupełnie nieuzasadnione roszczenia środowisk żydowskich o tak zwane mienie bezspadkowe. No to jest aberracja, jeśli chodzi o polską dyplomację. Przejdziemy do pytań. Już jeszcze pan Paweł Rudnik zadawał pytania, ale wybaczę, że już na wszystkie nie odpowiemy, żeby dać szansę też widzom. I tu pan doktor wybrał kilka. I na przykład pytanie pan Paweł KS. I teraz tak. Czy według pana doktora polska racja stanu powinna zakładać A. bierność, B. zgodę, C. pomoc Rosji w poszerzaniu jej strefy wpływów na Zachód, wasalizację Ukrainy i w perspektywie wywieranie presji na Bałtów i Polskę? Nie, żadna z tych odpowiedzi nie jest moim zdaniem zbieżna z polską racją stanu. Z polską racją stanu najbardziej zbieżna jest doktryna polityki wielowektorowej. Musimy sobie zdawać sprawę, że Rosja ma swoje interesy w Europie Środkowo-Wschodniej, tak jak mają interesy Niemcy, którzy mają koncepcję Mitteleuropy, Europy Środkowej, stworzenia przekształcenia Europy Środkowo-Wschodniej w taki, można powiedzieć, hub dla Niemiec, czy właściwie można powiedzieć taką jedną wielką montownię dla gospodarki niemieckiej, gdzie Niemcy chciałyby wykorzystywać i tanią siłę roboczą, i produkcję, i pewne półprodukty tworzone tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej dla swojej gospodarki, a także mieć rynek zbytu dla swoich towarów, dla swoich technologii, także tych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Cała koncepcja Energiewende, czyli tej transformacji energetycznej Niemiec, jest niczym innym jak próbą rozszerzenia wpływów politycznych czy też geopolitycznych Niemiec za pomocą instrumentów energetycznych, gospodarczych. W związku z tym Polska powinna prowadzić politykę racjonalną, politykę realistyczną, a zatem politykę wielowektorową. Powinniśmy równoważyć wpływy niemieckie i rosyjskie w naszej części Europy, rozwijając relacje na wielu płaszczyznach, na wielu wektorach. Prowadzić politykę bardzo, można powiedzieć, pogłębionej współpracy gospodarczej z Chińską Republiką Ludową, z Republiką Turecką, z Islamską Republiką Iranu. Powinniśmy rozwijać oczywiście koncepcję wakaryzmu, czyli koncepcję Polski tranzytowej jako wielkiego hubu gospodarczego na osi północ-południe, czyli nowy bursztynowy szlak i wschód-zachód, czyli nowy jedwabny szlak. To jest w interesie państwa polskiego. Ja nie mówię, przestańmy robić interesy ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiem, odrzućmy technologię amerykańską, czy odrzućmy kapitał amerykański. No, broń Boże, wręcz odwrotnie. Rozwijajmy relacje technologiczne, gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi, rozwijajmy relacje gospodarcze z Niemcami, z Francją, z Włochami, z całą strefą Schengen, jak najbardziej. Natomiast jeżeli już mówimy o koncepcji państwa europejskiego, państwa federalnego, czyli tak naprawdę desuwerenizacji państw narodowych, podporządkowania naszej polityki zagranicznej interesom Niemiec na przykład, no to ja mówię stop. Stop, jestem za Polską suwerenną, za Polską niepodległą, sprzeciwiam się Europie federalnej. I tak samo jeżeli mówimy o relacjach z Rosją. Róbmy interesy, kupujmy węglowodory, eksportujmy tam nasze towary, róbmy biznesy, tak samo z Białorusią, ale jeżeli mówimy o jakiejkolwiek formie integracji, jakiejkolwiek formie podporządkowywania polskiego interesu interesowi Moskwy, absolutnie nie, tutaj mówię stop. Dlatego to trzeba zrozumieć, że polityka wielowektorowa musi się opierać na wysokim poziomie kultury strategicznej i na bardzo sprawnej dyplomacji. Także na wysokim rozumieniu spraw geopolitycznych przez społeczeństwo. Tutaj mamy bardzo duże zapóźnienia. Nie będę wnikał w ich przyczyny, bo łatwo jest wszystko zrzucić na PRL, że w PRL-u było tak czy inaczej, ale przecież mamy 33 lata III Rzeczpospolitej. Pytanie, co przez ten czas zrobiono w zakresie kultury strategicznej? Moim zdaniem niewiele, jeśli chodzi o instytucje państwowe. Niestety większa część tego, można powiedzieć, uprawiania tego ogródka kultury strategicznej spadła na organizacje pozarządowe, bardzo często na uczelnie niepubliczne, na pojedynczych badaczy, intelektualistów. No, oczywiście wykorzystuje się teraz szeroko media społecznościowe, media streamingowe, które niewątpliwie ułatwiają szerzenie wiedzy, niesienie tego kaganka oświaty, czy tej pracy organicznej, nawiązując do okresu pozytywizmu, ale myślę, że tutaj jest sporo nadal do zrobienia. Mając sprawną dyplomację, suwerenne służby specjalne, które nie będą podporządkowane ani Moskwie, ani Waszyngtonowi, ani Berlinowi, czy Tel Awiwowi, jesteśmy w stanie naprawdę grać na wielu fortepianach, tworzyć politykę suwerenną, tworzyć politykę
i tak naprawdę handlować, tworzyć z Polski mocarstwo gospodarcze, tworzyć wielki hub gospodarczy z państwa polskiego i to jest moim zdaniem polska racja stanu. Zaznaczył Pan pytanie, szyboję trochę nazwisko i imię Mateusz Piskorski, 2039. W swoich wypowiedziach wyraźnie podkreśla Pan, że jest zwolennikiem zasady zero wrogów wśród sąsiadów. Pamiętam jednak Pana wcześniejsze wystąpienia, w których wyraźnie podkreślał Pan wrogie nastawienie Niemiec w stosunku do Polski. Jak zatem realizować tę zasadę właśnie w stosunku do naszego zachodniego sąsiada, mając w perspektywie wyraźne naciski ze strony Berlina na federalizację Unii Europejskiej? No, odnoszę się do tej swojej wypowiedzi wcześniejszej. Gdybyśmy mieli dzisiaj zadać takie klasyczne pytanie polski, klasyczny dylemat polskiej geopolityki. Kto jest większym zagrożeniem, Niemcy czy Rosja? Bardzo często pada takie pytanie. Gdybym miał tutaj wskazywać, powiedzieć wprost, w tej matrycy, tak jak Roman Dmowski? W tej matrycy powiedziałbym, że Niemcy. Powiedziałbym, że Niemcy, ponieważ Niemcy są państwem mającym wyższą kulturę, wyższą cywilizację, będącym bardziej atrakcyjny, na pewno bardziej atrakcyjny dla Polaków niż Rosja. Wiemy z historii, że Rosjanom nigdy nie udało się narzucić swojej cywilizacji, swojej kultury Polakom. Natomiast nie, ta polityka germanizacyjna niemiecka była o wiele skuteczniejsza. Opieram się oczywiście na źródłach historycznych, na naszym doświadczeniu historycznym. Dzisiaj ta perspektywa desuwerenizacji państw narodowych, którą proponuje obecnie rządząca Niemcami koalicja, no od jesieni 2021 roku jest to SPD, FDP i Zieloni, gdzie w umowie koalicyjnej jest wprost zapisane, że celem polityki zagranicznej Niemiec jest federalizacja Unii Europejskiej, no czyli tak naprawdę desuwerenizacja państw narodowych, no to uważam, że to jest ogromne zagrożenie. Ale gdyby mi pani redaktor zadała pytanie bardziej ogólne, co jest dzisiaj największym zagrożeniem dla Polski, już nie w tej matrycy, w tym klasycznym dylemacie Niemcy czy Rosja, to odpowiedziałbym, odpowiadając na tak szeroko zadane pytanie, że największym zagrożeniem dla państwa polskiego, dla narodu polskiego jest desuwerenizacja kulturowa. Czyli to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania, czyli podmycie, czy też próba usunięcia tych podwalin suwerenności kulturowej państwa polskiego, jaką jest cywilizacja łacińska. No i pytanie, skąd się to bierze? Skąd się bierze marksizm kulturowy? Skąd się bierze postmodernizm? Skąd się biorą te wątki transhumanistyczne, jeśli chodzi o pewną ideologię dzisiaj? Skąd jest atak na własność, na rodzinę, na płeć biologiczną itd., itd.? No to odpowiedź jest dosyć prosta. Te wątki, te wszystkie zagrożenia biorą się z, można powiedzieć, tych sił globalistycznych, których motorem napędowym są Stany Zjednoczone. Wiemy doskonale, że po roku 1945 Republika Federalna Niemiec bardzo mocno została zdominowana przez tę matrycę amerykańską. I tutaj się nie zgadzam z profesorem Konecznym, że Stany Zjednoczone to jest cywilizacja łacińska. Owszem, jeszcze w XIX wieku to była cywilizacja łacińska, ale ona bardzo mocno ewoluowała. W Stanach Zjednoczonych bardzo ogromną rolę odgrywają czynniki ponadnarodowe, czynniki globalistyczne. Jeśli przyjrzymy się takim organizacjom, takim funduszom inwestycyjnym, absolutnie ponadnarodowym, jak BlackRock, State Street, Vanguard, to są wielkie fundusze, które mają swoje udziały w Big Pharmie, w Big Techu, które kontrolują ogromne koncerny farmaceutyczne, ogromne firmy związane z wielkimi technologiami, które odgrywają ogromną rolę dzisiaj na świecie i jeżeli przyjrzymy się wypowiedziom Klausa Schwaba, prezesa i założyciela Światowego Forum Ekonomicznego w Davos i wsłuchamy się w to, co Klaus Schwab mówi o czwartej rewolucji przemysłowej, o kapitalizmie interesariuszy, o wprowadzeniu obywatelstwa korporacyjnego, o potrzebie ograniczenia roli państw narodowych i zrzeczenia się pewnej części suwerenności na rzecz korporacji ponadnarodowych, o wyeliminowaniu tradycyjnego pieniądza na rzecz waluty wyłącznie cyfrowej, o technologiach biowszczepialnych, o pełnej kontroli nad społeczeństwem, no to widzimy, że to jest dzisiaj potężne zagrożenie dla państwa polskiego, dla narodu polskiego. I temu się należy dzisiaj przeciwstawiać, należy budować, odbudowywać właściwie cywilizację łacińską i no, resuwerenizować państwo polskie. Uważam, że jest ogromne tutaj pole do popisu i od czego należy zacząć, gdybym miał tak w skrócie powiedzieć, dosłownie jednym zdaniem, od stworzenia nowych służb specjalnych, ale nie w taki sposób, jak zrobił to pan Antoni Macierewicz i cała reszta, ale o wiele mądrzej, patrząc długofalowo, bo... To jeśli pan doktor pozwoli, ponieważ właśnie kolejne pytanie dotyczy właśnie tego i to jest pan Czuchajster. Jakie jest pana zdanie na temat Antoniego Macierewicza w kontekście niefachowej likwidacji WSI i jątrzenia w
sprawie katastrofy smoleńskiej, unieważnienia przetargu na Karakale oraz wielu innych kwestii sugerujących, że pan Macierewicz jest co najmniej przydatnym idiotą służb rosyjskich. Pozdrawiam pana i panią redaktor. Na temat pana Antoniego Macierewicza mam jak najgorsze zdanie. Jeśli chodzi o swoje doświadczenie w relacjach z tym człowiekiem i jeśli chodzi o ocenę polityki prowadzonej przez pana Macierewicza zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, jak i przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Warto powiedzieć o tym, że działalność trzech komisji, bo były trzy komisje, o czym się dzisiaj nie pamięta, była komisja weryfikacyjna, komisja likwidacyjna i komisja kwalifikacyjna, o której najmniej wiadomo i najmniej się w mediach pisało. Były robione absolutnie na kolanie, ta weryfikacja była zupełnie nieprzygotowana, natomiast sam przebieg prac, począwszy od libacji alkoholowych urządzanych na terenie byłych nadwiślańskich jednostek wojskowych, gdzie pracowała komisja weryfikacyjna, poprzez wpuszczanie na lewo i prawo różnych dziennikarzy, nazwijmy to prawicowych, ale to jest umowne określenie, poprzez szukanie czy weryfikacja do konkretnych tez poszczególnych ludzi, robienie weryfikacji czy kwalifikacji do nowych służb przez porucznika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie mającego zielonego pojęcia o wojsku, który nie odróżniał kompanii od kampanii, armaty od chałubicy. No, mówię troszeczkę oczywiście z przekąsem, ale to jest skala maksymalnego braku profesjonalizmu, maksymalnego braku merytoryki, zrobienia na polityczne zamówienie tej w cudzysłowie weryfikacji. I to jest fundamentalne pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że jedna z prokuratorów w Warszawie, konkretnie jeden z wydziałów do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej, już po wygranej przez Platformę Obywatelską w wyborach, wszczął śledztwo w sprawie nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych, różnego rodzaju nieprawidłowości w pracy komisji weryfikacyjnej i w tego, co było wokół komisji weryfikacyjnej, czyli komisji likwidacyjnej, na czele której stał pan Sławomir Cęckiewicz, czy komisji kwalifikacyjnej, na czele której stał pan Andrzej Kowalski. I proszę sobie wyobrazić, że to zostało zawiesione pod dywan, że Platforma Obywatelska nie chciała drążyć tego, albo nie mogła drążyć tego tematu, tych wszystkich nieprawidłowości wokół likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Nie wiem, kto naciskał, mogę się tylko domyśleć, że sprawie, mówiąc bardzo kolokwialnym językiem, ukręcono łeb, ponieważ przyszedł rozkaz gdzieś z zagranicy, aby tego tematu po prostu nie drążyć. Samo zresztą tłumaczenie tego raportu na język rosyjski od razu, to też bardzo dziwna sytuacja. Niewątpliwie szereg decyzji, które podejmował pan Antoni Macierewicz jako minister obrony narodowej, w mojej ocenie są działaniami absolutnie sprzecznymi z polską racją stanu, ale co bardzo ciekawe, wystarczy w Polsce bardzo głośno mówić różne mieć wypowiedzi antyrosyjskie. Im głośniej ktoś krzyczy przeciwko Rosji, tym jest, można powiedzieć, pozycjonowany na większego patriotę i tym więcej mu uchodzi na sucho. Natomiast jeżeli przyjrzymy się nie słowom, nie tej warstwie werbalnej, bardzo mocno antyrosyjskiej w wypowiedziach pana Antoniego Macierewicza, ale konkretom, co konkretnie zrobił albo czego zaniechał, no to zobaczymy, że tutaj sporo z tego, no, sporą korzyść z tego mogły odnieść inne państwa, i to mówię najdelikatniej, jak tylko potrafię. Ale będzie skandal. Kolejne pytanie. Pan Mati Hautumanek 9285. Jaka jest pana ocena doktora Bartosiaka? Panowie są po kompletnie innych stronach barykady. Bartosiak jest prowojna, Sykulski jest anty. Kto ma rację? Myślę, że pan doktor Bartosiak poprzez swoją wizję, powiedziałbym, dominacji amerykańskiej na świecie, bardzo mocno dokonał takiej mocnej syntezy między polskim interesem narodowym a amerykańskim interesem narodowym, gdzie no, ja mam takie nieodparte wrażenie, czytając pracę, dzieła pana doktora Bartosiaka, słuchając jego wypowiedzi, jego współpracowników, także pana Marka Budzisza, no mam takie nieodparte wrażenie, że panowie ze Strategy and Future utożsamiają polski interes narodowy z amerykańskim interesem narodowym. Polską rację stanu z amerykańską racją stanu.
No ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Ja jestem wielkim przeciwnikiem wojny, jestem i zawsze powtarzam, nie idźmy na tę wojnę, nie przyjmujmy roli zderzaka strategicznego, nie dajmy się wepchnąć w tego nadjeżdżającego rosyjskiego czy rosyjsko-białoruskiego tira. Polska dzisiaj jest absolutnie nieprzygotowana do wojny. Nie ma systemu obrony cywilnej. Polska nie ma wystarczającej liczby schronów. Polska nie ma wystarczającej liczby wojsk pancernych, artylerii. Systemu obrony powietrznej Polska nie ma. Dzisiaj próba włączenia Wojska Polskiego do wojny na Ukrainie jest tak naprawdę przygotowywaniem hekatomby dla ludności cywilnej. Próba powtórki z Powstania Warszawskiego jest czymś, co możemy sobie najgorszego wyobrazić. Nie poświęcajmy życia młodych Polaków, młodych, starszych, kobiet, dzieci w imię jakiejś amerykańskiej wizji bycia hegemonem tam powiedzmy demoliberalnym. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, z taką wizją i wielokrotnie temu dawałem wyraz. Jestem przeciwny jakiemukolwiek determinizmowi. Uważam, że nie ma czegoś takiego, że Polska jest zdeterminowana do wojny z Rosją. Skazana. Że Polska jest skazana na wojnę z Rosją, że swoją historią, czy geografią, czy jeszcze czymś innym. Absolutnie nie. Skoro mogliśmy się pojednać z Niemcami i prowadzić dzisiaj normalne relacje gospodarcze, tak możemy się jak najbardziej pojednać z Rosją. Wymaga to ogromnego wysiłku, przezwyciężenia bardzo wielu przeciwieństw, także tego podporządkowania polskich służb specjalnych służbom amerykańskim, ale uważam, że jest to możliwe. Trzeba wykonywać taką oddolną pracę uświadamiającą, edukacyjną, nie bać się pluralizmu poglądów, trzeba dyskutować, warto rozmawiać, warto się wymieniać merytorycznymi argumentami, natomiast na pewno trzeba być bardzo ostrożnym w sytuacji, kiedy ktoś mówi, że na coś jesteśmy skazani, albo czegoś na pewno nie unikniemy. To troszeczkę przypomina takie budowanie sekty. Ja się obawiam takich ludzi, obawiam się takiego w ogóle myślenia sekciarskiego, że tylko ja mam rację i słuchajcie tylko mnie, albo jesteśmy z góry na coś skazani. Jest jakieś przeznaczenie i absolutnie przed tym nie uciekniemy. No nie, ja uważam, że ten czynnik wolicjonalny, czynnik woli ludzkiej jest czymś absolutnie nadrzędnym w tym zakresie i to od nas zależy, czy ta, w dużej mierze, czy ta wojna będzie, czy nie będzie, czy Wojsko Polskie trafi na Ukrainę, czy nie trafi. Pan Tomcio SP 9981, dlaczego nie odnosi się Pan do zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan? Dlaczego podkreśla trudną historię polsko-ukraińską, a w kontekście Rosji już tego nie robi, pomimo że wyrządziła nam o wiele więcej krzywd jako państwo? I jaka jest alternatywa wobec NATO i USA? Pytania padły już, wiem, że na Facebooku. Aha, dobrze, to jest pan, który... Tak, aha, i jeszcze tak serdecznie pozdrawiam, mimo że nie zgadzam się za bardzo z panem doktorem, ale z wielką chęcią obejrzę ten wywiad, bo nie wolno zamykać się w swoich bańkach. Również pozdrawiam, zgadzam się z tym, że najgorsze, co możemy zrobić, to zamknąć się w bańkach informacyjnych i żyć w świecie swojej sekty, że tak to ujmę, oczywiście w cudzysłowie. Dlaczego nie mówię o zbrodniach Rosjan? Mówię o zbrodniach Rosjan, mówię o zbrodniach komunistycznych, mówię o zbrodniach stalinowskich, mówię o zbrodniach caratu wielokrotnie. Być może oczywiście nie jest to tak mocno słyszalne jak publicystyka bieżąca, publicystyka międzynarodowa, która odnosi się do bieżących kwestii. Natomiast rzeczywiście unikam komentarzy dotyczących Buczy, Irpienia, wielu innych tych miejscowości wymienianych jednym tchem przez komentatorów, przez dziennikarzy, przez polityków, którzy mówią już wydali wyrok. Właściwie można odnieść wrażenie, że wyrok został wydany w mediach amerykańskich, w mediach polskich, w mediach brytyjskich i w mediach ukraińskich, że Rosjanie na pewno dokonali tych zbrodni. Dlaczego jestem taki zdystansowany wobec tego? Dlatego, że doskonale pamiętam całą sytuację, jako młody chłopak, jako 18-latek, bardzo mocno interesowałem się i wcześniej w ogóle w liceum bardzo mocno interesowałem się historią, polityką międzynarodową, pisałem maturę z historii i bardzo interesowałem się tą wojną w Jugosławii, tym bombardowaniem NATO. I pamiętam, jak wielkim pretekstem była zbrodnia w Raczaku. Wszyscy mówili o zbrodni w Raczaku, że Serbowie dokonali masakry ludności cywilnej, że serbska policja otoczyła wioskę i dokonała po prostu regularnych egzekucji. Z przyłożenia, z bliskiej odległości strzały w tył głowy były dokonywane. I co się okazało? Okazało się, że jeżeli chodzi o ludność cywilną, zginęło 5 osób. 3 kobiety, jeden chłopiec, 12-letni i starszy mężczyzna. Trudno mówić tutaj o jakiejś masowej zbrodni.
Jak się okazało później, jak co ustalili zresztą fińscy specjaliści, co podało, jak mówiliśmy zresztą w pierwszej części spotkania, podała to gazeta Berliner Zeitung, z fińskiej ekspertyzy wynikało, że nie było w ogóle żadnej zbrodni w tym zakresie. Nikt tam nie zginął od przyłożenia broni z bliskiej odległości. Co więcej, ci muzułmanie, bo to byli muzułmanie, którzy zginęli w tej wiosce, zostali pochowani głowami zwróconymi na wschód. Czyli tak jak... Zgodnie z obrządkiem, tak. Muzułmański obrządek, tak, tak. Obrządek. No trudno podejrzewać prawosławnych Serbów, którzy mieliby dokonać masakry z zimną krwią, że jeszcze dochowali muzułmańskiego obrządku pogrzebowego. No to jest absurd. Tam zginęli, jak to mówią Albańczycy, bojownicy UCK, czyli Armii Wyzwolenia Kosowa, a jak mówią Serbowie, terroryści, którzy chcieli oderwania prowincji od Jugosławii. To jest naturalne, że rząd w Belgradzie nie chciał, zwalczał separatystów w Kosowie. Możemy się oczywiście spierać, czy w takimi środkami powinien, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień przez policję serbską. Prawdopodobnie doszło do przekroczenia uprawnień, ale nie doszło do zbrodni, do zbiorowej masakry. Natomiast media zachodnie, głównie media amerykańskie, ale także brytyjskie, francuskie, włoskie, bardzo mocno nagłaśniały, że doszło do ludobójstwa, że doszło do zbrodni, do masowej zbrodni. Rok później okazało się, że nie, że wiele spraw utajniono, że pod wpływem amerykańskich służb specjalnych utajniono. Dzisiaj, przy tej technologii informacyjnej, która jest, możliwość inscenizacji, no takiej jak zrobiła UCK w Raczaku, jest o wiele większa. Możliwość inscenizacji zbrodni. Ja nie mówię, że nie doszło do zbrodni. Jeżeli doszło, to należy absolutnie to potępić. Należy skazać tych Rosjan, którzy, jeżeli to Rosjanie zrobili, należy ich postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. I mówię to absolutnie z pełną świadomością. Wszystkich zbrodniarzy, czy po stronie rosyjskiej, czy po stronie ukraińskiej, bo wiemy, że Ukraińcy dokonują zbrodni na jeńcach wojennych. Jest cała masa różnych materiałów filmowych dostępna w mediach społecznościowych. Trzeba to oczywiście wszystko weryfikować, bo wiemy, czym jest dzisiaj deepfake. Wiemy, jak technologia komputerowa, jak sztuczna inteligencja jest w stanie zniekształcać rzeczywistość. To wszystko trzeba bardzo dokładnie zbadać. Natomiast bazując na doświadczeniu historycznym, bazując na zbrodni w Raczaku i wiedząc, jakie były skutki bardzo szybkiego wydania wyroku przez media i zbombardowania Belgradu i wielu innych miejscowości w Serbii i śmierci ponad 2000 cywilów, jestem bardzo ostrożny przed tym, ponieważ wiem, że dzisiaj establishmentowi ukraińskiemu bardzo, ale to bardzo zależy na tym, aby wciągnąć NATO, inne państwa do wojny pod byle pretekstem pokazania właśnie jakichś zbrodni rosyjskich, czy oskarżenia Rosjan o to, że rakieta spadła na Polskę. Widzieliśmy doskonale, przecież prezydent Zełenski do dziś się nie wycofał, do dziś, przepraszam, nie przeprosił za to, że ukraińska rakieta spadła na polską miejscowość i zabiła 2 osoby. Do dzisiaj nie ma przeprosin ze strony ukraińskiej, do dzisiaj nie ma mowy o żadnych odszkodowaniach ze strony ukraińskiej w tym zakresie. No tak nie można postępować. Moim zdaniem tutaj potrzebna jest bardzo daleko idąca powściągliwość. I jeżeli międzynarodowe śledztwo wykaże, że w Irpieniu, w Buczy, w innych miejscowościach doszło do zbrodni wojennych i dokonało tego wojsko rosyjskie, ci ludzie powinni, ci dowódcy i ci żołnierze, którzy dokonywali zbrodni, powinni absolutnie stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Pan lub pani Miglow, jak to jest działać wbrew racji stanu własnego państwa? No właśnie, to jest doskonałe pytanie i myślę, że warto je zadać funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tym, którzy dopuścili do złamania polskiej konstytucji, złamania polskiej racji stanu w latach 2003-2005. No niestety mamy do czynienia z sytuacją niewyobrażalną, sytuacją, gdzie młode, odrodzone państwo, ledwo które odzyskało suwerenność, doprowadza do sytuacji, w której absolutnie depcze prawo, depcze porządek międzynarodowy, dopuszcza do tortur na terenie państwa polskiego, dopuszcza do więzienia ludzi wbrew ich woli, wbrew postanowieniom sądu. Myślę, że świetnie obrazuje to film Essential Killing Jerzego Skolimowskiego. Polecam, pani redaktor, polecam państwu. Mamy do czynienia z niewyobrażalną sytuacją, w której za 15 milionów dolarów jest sprzedana polska racja stanu, jest sprzedana polska suwerenność, gdzie polscy żołnierze uczestniczą w amerykańskich awanturach w Iraku, w Afganistanie, zupełnie sprzecznie z polską racją stanu. Polska z tego absolutnie nic nie ma, gdzie polskie władze podpisują skandaliczną umowę 15 sierpnia 2020 roku, która o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej
ze Stanami Zjednoczonymi, która tworzy strefy eksterytorialne na terytorium państwa polskiego, gdzie jurysdykcja polska nie ma pierwszeństwa nad jurysdykcją amerykańską, gdzie personel amerykański, także cywilny, może mieć broń palną, a Polacy mają bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie i szereg innych przykładów. No niestety, to jest bardzo głębokie działanie przeciwko polskiej racji stanu, podobnie jak dzisiaj próba z głębokiej polaryzacji polskiego społeczeństwa. To, co jest zrobione po 10 kwietnia 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej, bardzo głęboka polaryzacja polskiego społeczeństwa, non-stop dzielenie Polaków, już dzielenie narodu, próba zaszczuwania, próba to, o czym powiedzieliśmy w pierwszej części naszego spotkania, czyli próba wzmacniania przez instytucje publiczne hejtu w mediach społecznościowych, zaszczuwania intelektualistów, czy w ogóle innych ludzi myślących inaczej niż władza. To jest głęboko sprzeczne z polską racją stanu. Zarówno podeptanie konstytucji na początku XXI wieku, podporządkowanie polskich służbom amerykańskim, udział w wojnach napastniczych amerykańskich, które kosztowały setki tysięcy istnień ludzkich, szkolenie żołnierzy Arabii Saudyjskiej, którzy są odpowiedzialni, przecież wojsko Arabii Saudyjskiej jest odpowiedzialne za zbrodnie na ludności cywilnej w Jemenie, za zbrodnie na dziennikarzach i tak dalej, i tak dalej. Cały szereg absolutnie działań sprzecznych z polską racją stanu, podobnie jak robienie weryfikacji w USA, czy rozwiązywanie wojskowych służb informacyjnych zupełnie na kolanie, robienie tego w wielkim pośpiechu, absolutnie nieprofesjonalnie. To wszystko było sprzeczne z polską racją stanu. I żeby była pełna jasność, nie uważam, żeby wojskowe służby informacyjne to były anioły, żeby ci oficerowie, którzy tam służyli, wszyscy, jak jeden mąż, byli aniołami i byli absolutnie krystalicznie czyści. Absolutnie nie. W USI było wielkie bagno, było tam wiele nieprawidłowości, które należało osądzić. Natomiast wylano absolutnie dziecko z kąpielą i sposób, w jaki przeprowadzono likwidację, weryfikację czy kwalifikację, bo możemy tutaj używać tych trzech nazw, absolutnie był nieprofesjonalny i sprzeczny z polską racją stanu. Panie doktorze, pan ma świadomość, że to pytanie było zadane, że to właściwie tak, że to chodzi o pana, tak? Że to pan działa wbrew racji stanu własnego państwa. Każdy może mieć swoje. Ponieważ nie jest pan proukraiński, tak? Nie jestem proukraiński, nie jestem proamerykański, nie jestem prorosyjski ani proniemiecki, jestem propolski. Uważam, że Polska powinna, jeszcze raz podkreślam, prowadzić politykę wielowektorową, nie prorosyjską. Ja nie jestem zwolennikiem orientacji na Rosję. Żeby była pełna jasność, ja nie jestem zwolennikiem orientacji na Rosję, sojuszu z Rosją, czy nie mówię miłujmy się, kochajmy się z Rosjanami, to doskonale sobie zdaję sprawę, że w stosunkach międzynarodowych nie ma ani miłości, ani przyjaźni, są tylko i wyłącznie interesy. I te interesy powinny nam podpowiadać, prowadźmy politykę wielowektorową. I chyba ostatnie pytanie, bo rzeczywiście jest gęsto, pan bardzo wyczerpująco odpowiada, a tutaj też pan zaznaczył, i to jest pani Magda Grolik. Dlaczego wojna wciąż trwa? Dlaczego świat nie robi wystarczająco wiele, żeby to zakończyć? Trochę pan o tym mówił, ale jeszcze, żeby domknąć temat. Myślę, że ta sytuacja, w której Rosja rozpoczęła dziwną wojnę, czy rozpoczęła dziwną kampanię, bo możemy tak gdzieś podzielić, przyjąć taką cezurę, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, która rozpoczęła się w roku 2014. Jej geneza jest znacznie głębsza, bo jeśli sobie przyjrzymy się chociażby pomarańczowej rewolucji, czyli rokowi 2004, no to już widzimy, że ta geneza jest naprawdę bardzo głęboka. Natomiast no, widzieliśmy, że przez 8 lat między rokiem 2014 a 2022 no, ta wojna była ograniczona do Donbasu. No i oczywiście do Krymu, jeżeli chodzi o aneksję, to referendum z 16 marca 2014 roku. Natomiast nowa kampania rozpoczęta przez Federację Rosyjską 24 lutego, nazywana w mojej ocenie błędnie wojną pełnoskalową, bo to jeszcze nie jest wojna pełnoskalowa. Proszę zobaczyć, że Rosjanie w wojnie pełnoskalowej generalnie naciera się stosunkiem sił co najmniej 2-1. Prowadzi się od razu mobilizację, pełną mobilizację bądź częściową. Od samego pierwszego dnia, czy od pierwszych minut tej wojny bombarduje się infrastrukturę cywilną, wojskową, systemy dowodzenia, kierowania państwem, ciepłownie, elektrociepłownie, elektrownie, mosty, przeprawy na Dnieprze powinny być zgodnie z klasyczną definicją wojny pełnoskalowej natychmiast w pierwszych godzinach wojny zbombardowane, zniszczone rakietowo. Rosja tego nie zrobiła. Rosja, można powiedzieć, celowo, świadomie przeciąga tę wojnę.
I również to, ta pomoc, która idzie z zachodu na Ukrainę, również jest dostarczana partiami. Proszę zobaczyć, jak niechętnie Niemcy udzielają pomocy militarnej, jak w sposób ograniczony Włosi, Francuzi to robią. Przecież zgodnie z Kilońskim Instytutem Gospodarki Światowej, Polska jest drugim co do wielkości, jeżeli chodzi o pomoc państwem, czy może dostarcza drugą co do wielkości pomoc militarną Ukrainie na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. No to jest niewyobrażalne. Przecież ta sytuacja niestety jest bardzo na rękę i Stanom Zjednoczonym, i Federacji Rosyjskiej, i po części także Niemcom. Dlaczego? Mówiąc w największym skrócie, dlatego że przyspiesza to, co Klaus Schwab nazywa wielkim resetem. Przyspiesza. Tak jak COVID-19 bardzo mocno przyspieszył wprowadzenie waluty cyfrowej, wprowadzenie w ogóle pieniądza cyfrowego i zastąpienie tradycyjnych rozliczeń bankowych, większą kontrolę nad społeczeństwem, czyli przyspieszył cały proces nazywany w naukach społecznych sekurytyzacją, tak ta wojna na Ukrainie ma ogromne konsekwencje gospodarcze, energetyczne, migracyjne, żywnościowe. Ona dzisiaj powoduje pauperyzację społeczeństwa. Przede wszystkim pauperyzację, czyli biednienie, czy tak to określę, klasy średniej w Unii Europejskiej. Co z kolei daje o wiele większe pole manewru ponadnarodowym korporacjom. Wprowadzenie chociażby tych paszportów mierzących, że tak powiem, ślad węglowy, zastąpienie tradycyjnych pieniędzy walutą cyfrową, jeszcze większe ograniczenie praw obywatelskich, jeszcze większa władza korporacji ponadnarodowych, to jest coś, co skutkuje, już skutkuje, jeśli chodzi o tę wojnę na Ukrainie. Więc ta wojna niewątpliwie jest bardzo korzystna dla globalnych korporacji. I to jest wniosek, który najczęściej się pojawia tutaj w rozmowach nawet z różnych stron przychodzących gości. Ja pozwolę sobie przekazać, ponieważ nie na wszystkie pytania Pan odpowiedział, ale też może jakieś jeszcze Pana zainteresują i znajdzie Pan czas i miejsce, żeby u siebie w programie odpowiedzieć i jakoś naszych widzów jeszcze dopieścić, ci, którzy nie czują się do końca dopieszczeni. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Czy Pan ma może poczucie, że powiedział Pan wszystko, co chciał Pan powiedzieć, czy jeszcze jakieś credo, coś tutaj? Credo? Mhm. Nie idźmy na tę wojnę. Mhm. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. A ja również dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Wam za uwagę i czekam na komentarze, przemyślenia, tak może właśnie bez emocji, tylko tak trochę przyjrzeć się i posłuchać na chłodno. Ale tacy są tutaj nasi widzowie. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. Chciałam powiedzieć, że 17 grudnia nagrywamy rozmowę z profesorem Góralczykiem. Pewno będzie głównie o Chinach, ale nie tylko. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.